Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku nagrywamy właśnie Dorsy. Jesteśmy dzisiaj sami akurat w Dorsach. I dzisiaj postaram się właśnie, jeśli nie oglądaliście jeszcze film kanał Żółty Kanał, to tam jest właśnie na tym kanale musicie być. Tam jest, jak z nim nagrywałem Dorsy z moim kolegą, bo on ma właśnie kanał na YouTube. I tam jakby nagrywaliśmy te Dorsy i on przyszedł do drzwi 80, a ja dzisiaj spróbuję dojść właśnie do drzwi 50. Bo jak taki Dorsy dobry w sumie nie jestem, ale jakoś spróbuję dzisiaj, nie wiem, przejść do 50 drzwi. Bo raz mi się udało. Mam nadzieję, że po drodze nie będę mieć potwora takiego na przykład jak Halt, bo on mnie żalnie jestem. Ja nie umiem go nadal pokonać, on jest zbyt mocny i czasami fejkuje i to jest denerwujące. I się też trochę będę bać, dlatego co jakiś czas będę zdejmować słuchawki, żeby nie słyszeć dźwięku. A już te dziwne drzwi na sam początek. Drzwi 14. O kurde, rush! Rush lub ambush, raczej rush. Dobra, już drzwi 16. Ej, widzę, patrzcie, kucami staje, kucą z tyłu. Tak. Ej, nie wiem, czy uda mi się dziś przejść figurę, bo to będzie ogólnie trudne. Najgorsze jest to rozwiązywanie tego kodu. I ona jest dosyć też mocna, ale w sumie każdy wie, że pierwsza zasada to jest po prostu nie stawać nawet na sekundę i cały czas skłócać. Jezus, dobra, zdejmuję słuchawki, bo coś słyszałem. Przez chwilę nie będziecie mnie słyszeć. Albo będziecie, bo muszę zdjąć właśnie słuchawki, żeby... Może jednak nie. Bo ja się ogólnie mega boję screechy i jumpscare'ów w tej grze. Dobra, drzwi 20 już prawie. O, nienawidzę tego miejsca. O kurde, dobra, zdejmuję, bo tutaj są tu takie pajączki, one wychodzą z tego. Ja się ich boję, tych jumpscare'ów, więc zdejmuję słuchawki i nie będziecie mnie słyszeć. Zaraz wracam. Dobra, już mogę wrócić, widzowie, w sumie. Ja normalnie mam nadzieję, że uda mi się to wygrać. Nie. Ryzykuję. Ej, ja właśnie teraz zbieram pieniądze, bo jak uda mi się przejść figurę, to na końcu będzie ten sklep u Jeffa. I zbieram teraz na krucyfiks. Znowu zdejmuję i zaraz wracam, bo jest dużo półek. Wrócę, jak skończę te drzwi.
widzowie, Olek do mnie dzwoni. Siema, Olek. Siema. Słuchaj, bo ja teraz nagrywam z dorsów, tylko już zacząłem gierę. Właśnie możesz się przywitać z widzami, jak chcesz, bo już nagrywam to. No to nagram z tobą, bo kolega nie mówi. Tylko czekaj, bo ja bym chciał tylko wiedzieć, że nie będę ani tak to wybroję ostatnio, bo przez to wieprze mi się zrobiło trochę źle. Aha. Ale ja już zacząłem grę za późno, stary. No tak. Kurde. Nienawidzę tego miejsca. Ale dobra, za chwilę. Czekaj, bo ja tylko przejdę. Ja w ogóle widzowie, Olek do mnie dzwoni. Tego się nie spodziewałem, ale okej. Okay. Tak samo jak Erna teraz na moim odcinku Blake, bo mi też zrobił, ale to nie wrzuciłem na YouTube. Serio? Nawet nie wiedziałem o takich, że masz takie wypadki. Czasem, bo Ernest, słuchajcie, zadzwonił na filmiku Olka. Popatrzcie, widzowie, Ernest zadzwonił do Olka na jego filmiku z Blade Ball i Olek tego filmu nie wrzucił, ale ja w sumie wrzucę, nic nie szkodzi, że Olek do mnie zadzwonił, nawet fajnie. Dobra, biegnę po prostu cały czas, biegnę po prostu przed siebie, bo biegnę tam, gdzie... No, chyba mam screecha, nie, dobra. Zdejmuję słuchawki. Teraz powinien być Sik, no już nawet powinien być. On już dawno powinien się pojawić. O, są oczy Sika. Lecą oczy Sika. Zdejmy słuchawki na Siku, bo... Ale w sumie to Sik jest dla mnie akurat łatwy, ale... Zdejmę słuchawki, gdybym umarł. Mogłem w sumie kupić witaminy. Speed boosta. Ernest do nas dołączył. Serio? Tak. Dobra, ja lecę dalej, w to. I widzowie, pamiętacie, jak wam mówiłem, że będzie kanał Ernesta, to słuchajcie, wiecie co, niestety nie ma kanału, bo próbowałem tworzyć mu kanał i coś się stało i niestety tego kanału nie będzie. Ale jest mój kanał, więc i jest kanał Olka, więc możecie wbijać na nasz kanał, a jak już Ernest będzie mieć kanał, zostawcie mu subika. Idzie rush. Dobrze. Czemu tu nie ma oczów Sika? Gdzie są? A, są oczy Sika, dobra. Nie, dobra, zdejmuję słuchawki. Zaraz do was wracam. Hej, Olek. Czemu prosisz o połączenie wideo? Dlaczego ty prosiłeś o połączenie wideo w ogóle? Widzieliście, widzowie, tego pająka? Właśnie tego się bałem. Widzieliście to, jak dostałem takiego mini jumpscare'a? On jest w sumie słaby, ale ja się boję tego jumpscare'a. Chyba najbardziej, albo skończę najbardziej. Uwaga!
Znaczy Sika znikają, zdejmuje słuchawki. Mnie nie będzie przez chwilę. Dojść do drzwi 50, przejść figurę albo dojść do figury. Właśnie chciałem pokonać Sika i w złe strony chodziłem i byłem zbyt wolny i przez to Sik mnie złapał, ale mam nadzieję, że następnym razem nam się uda. Dlatego widzowie kończymy. Dlatego już kończymy ten odcinek, widzowie. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie lajka i trzymajcie się, pa pa!